chcielibyśmy Państwu przekazać nasze pomysły na rozwój oświaty w Opolu. Trzy kluczowe tematy. Pierwszy temat to budowa szkoły dla dzieci z niepełnosprawnością. To bardzo ważny temat. Udało się wypracować porozumienie ponad podziałami politycznymi i musimy rozpocząć działania na rzecz budowy takiej szkoły. Jednej placówki, która będzie konsumowała trzy placówki, które aktualnie są na terenie miasta Opola. Nowoczesna, przyjazna szkoła, która będzie spełniała wyzwania XXI wieku dla dzieci z niepełnosprawnościami, która nie będzie utrudniała rodzicom dojazdu do szkoły, która będzie spełniała ich oczekiwania, tak aby po prostu ta szkoła powstała w najbliższym czasie. Wszystkie działania od lewej do prawej strony są nakierunkowane na to, aby pozyskać środki. Marszałek Województwa Opolskiego już zadeklarował pomoc przy pierwszym etapie, czyli przy etapie projektowania i wsparcie finansowania projektu budowlanego szkoły dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kolejny etap to Ministerstwo Edukacji Narodowej, również budżet państwa, fundusze unijne, jak i budżet miasta Opola. Chcę powiedzieć o naszym pomyśle, który dotyczy zorganizowania w naszym mieście miejskiej komunikacji szkolnej. Oczywiście infrastruktura placówek oświatowych to najważniejsza kwestia. Wiadomo jest jednak to, że tej infrastruktury nie stworzymy w chwilę. Dziś, odpowiadając na potrzeby młodych mieszkańców naszego miasta, rodziców dzieci, które chodzą do szkół albo za moment rozpoczną edukację w placówkach oświatowych, chcemy zorganizować pilotaż, który ułatwi rodzicom komunikację z placówkami oświatowymi. Chcemy przede wszystkim zorganizować ten system po to, by rodzice nie musieli korzystać ze swoich indywidualnych samochodów. To w znacznym stopniu ułatwi dostępność do placówek oświatowych. Oczywiście wykorzystamy do tego miejską spółkę, czyli Miejski Zakład Komunikacji, który jako specjalistyczny podmiot w zakresie transportu na pewno sprosta oczekiwaniom co do zorganizowania tego typu transportu. Osiedla w Opolu rozrastają się w ostatnich latach i niestety ta infrastruktura szkół podstawowych nie jest do końca przystosowana. O ile w dzielnicy Szczepanowice radni Koalicji Obywatelskiej zadbali o to, aby wpisać do budżetu miasta środki na rozbudowę tej szkoły, o tyle w Chmielowicach, gdzie mieszkam, ten problem nadal został nierozwiązany. Dzieciom po prostu w naszej dzielnicy w Chmielowicach grozi w niedługim czasie po prostu nauka na dwie zmiany. Dlatego też zdecydowałam się kandydować do Rady Miasta i chcę być takim silnym głosem z naszych Chmielowic, który zadba po prostu o tą dzielnicę i o to, żeby dzieciom i mieszkańcom służyło się tam lepiej. Wszyscy wiemy, jak ważna jest edukacja i przestrzeń w szkole, która umożliwia dzieciom pozostawianie tornistrów właśnie w miejscu szkoły. Są jeszcze szkoły, w których dzieci muszą z tym ciężkim tornistrem przemieszczać się codziennie, co wpływa na ich kręgosłup, co również wpływa często na to, iż często zapominają czegoś, co zostało w domu. Szkoła ma być miejscem przyjaznym, czyli muszą być miejsca, w którym dziecko będzie miało to swoje, chociaż malutkie miejsce, w którym pozostawi swoje przyrządy do prac, pozostawi swoje książki. Ale przestrzeń szkolna to nie tylko szafki, to jest jeszcze możliwość stworzenia miejsc do wyciszeń w szkołach. Bardzo dużo mówimy o projektowaniu uniwersalnym, projektowaniu tylko i wyłącznie przestrzeni wewnętrznej, ale zapominamy, że ta przestrzeń zewnętrzna wokół tego typu obiektów, które mają służyć osobom niepełnosprawnym, włączając je w sam system funkcjonowania bieżącego, normalnego życia, to powoduje, że musimy myśleć też o tej przestrzeni, w jakiej te siedziby, te placówki powstają. Kolejna rzecz to myślimy o edukacji włączającej, teraz bardzo mocno o tym mówimy, a na palcach ręki mogę wyliczyć, ile szkół podstawowych jest z oddziałami integracyjnymi. Mogę się na ten temat wypowiadać, ponieważ moje dziecko przez 5 lat uczęszczało do szkoły z oddziałem integracyjnym. Dlatego moje ogromne wsparcie i apel do tego, żebyśmy projektując tego typu rozwiązania w naszym mieście, nie tylko chwalili się, że potrafimy współpracować z osobami niepełnosprawnymi, jak dużo z nimi robimy, ale przede wszystkim, żebyśmy we właściwy sposób dostrzegali potrzeby, i dostrzegali też potrzeby, projektując tego typu placówki.